Dzień dobry, tu wulgarny kinoman i recenzje filmów z festiwalu OFF plus Kamera w Krakowie. Teraz w tym filmiku bierzemy na widelec film Mysterious Skin. Po polsku, gdyby ktoś nie rozumiał tytułu, to Zły dotyk. Oczywiście tłumaczenie jest mocno nieprecyzyjne, ale w pełni oddaje tematykę filmu. Jest to dramat, nie bójmy się tego słowa, mówiący o złym dotyku i jego skutkach w najpełniejszym tego słowa, tego wyrażenia znaczeniu. Tak naprawdę w filmie jest dwóch bohaterów. Są to informacje oficjalne, więc staram się tak to zakombinować, żeby wam zbyt wiele jednak nie opowiedzieć. Jeden z nich jest to młodzieniaszek. W tej roli bardzo wspaniały Gordon, kurwa, Joseph Gordon-Levitt, który, no nie wiem ile ten lat ma teraz ten pan, ale wspaniale wcielił się w rolę takiego gibkiego, zbajerowanego, zmanierowanego 18-latka. No, zrobił to świetnie. No i właśnie ten gibki jest męską prostytutką. Popada w takie dość nieciekawe towarzystwo. Jakoś wyznaje, nie wyznaje żadnych ciekawszych wartości. Natomiast drugi z chłopców, rówieśnik, jest takim typowym nerdem, prawiczkiem, który jeszcze do tego wszystkiego wierzy, że został porwany przez UFO. Co te dwie postacie mają ze sobą wspólnego? Okazuje się, że bardzo dużo. Cały film polega na tym, że obie te postacie, zwłaszcza ten nerd, dąży do spotkania z drugim, aby wyjaśnić i odnaleźć resztki takiej zapomnianej historii z dzieciństwa. Jak już wspomniałem, jest to dramat. Został on rozegrany bardzo fajnie, postaci są wiarygodne. Zdarzały się takie przybijające momenty, ale też nie pozbawiono nas dużej dawki śmiechu. Wynika to też z faktu, że film został nakręcony w niebywałym stylu, takim oldschoolowym, niepanoramiczny ekran. I nawet dźwięk o takiej charakterystycznej strukturze, fakturze, która przywodzi na myśl jakieś tam wczesne kino kolorowe. Nie jest to sztuka dla sztuki, ponieważ akcja filmu dzieje się na przełomie lat 80. i 90., więc dobrze wpasowuje się, jak myślę, w klimat tamtych lat, ale też nadaje filmowi takiej bardzo oryginalnej właśnie szaty graficznej i klimatu. Wszystko to wiąże się ze sobą w bardzo ciekawą historię. Przede wszystkim fabuła, jak i dramatyzm są wielkimi walorami tego filmu. Czy warto obejrzeć ten film? Tak. Myślę, że nie będzie zbyt wielu okazji, żeby go obejrzeć, ale jeśli tylko możecie, to zawalczcie. To tyle, wulgarny kinoman.